witaj. Przedstaw się proszę i powiedz, cóż to jest za akcja? Zoń Wojciech, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Organizujemy zbiórkę żywności dla najuboższych rodzin w Suwałkach. Jako studenci, członkowie koła naukowego postanowiliśmy rozwiązać jakoś problem ubóstwa w Suwałkach. Przynajmniej dla kilku rodzin, których nie stać po prostu na to, żeby zorganizować sobie święta. One są biedne, nie mają środków do tego, by na co dzień normalnie funkcjonować. Postanowiliśmy im pomóc. W tym celu zawiązaliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat. Dzień dobry pani poseł. Witam serdecznie. Jak rozumiem, przyjechała pani wspomóc akcję. Tak. Proszę powiedzieć, co pani kupiła. No oczywiście artykuły, które mają długi termin przydatności, czyli olej, cukier, proszki do prania, również majonez, makaron, patrzę jeszcze do tyłu, marmolada, różne takie dodatki, które mogą się przydać z długim terminem przydatności i które na pewno posłużą w domach osób, które potrzebują do codziennego użytku. Dziękuję. Dziękuję również w imieniu tych, którzy będą obdarowani. Jest mi bardzo miło, że mogę wesprzeć. Naprawdę z wielką przyjemnością to robię.